I hop, siu, siu, i tra la la, da da Raz, da. dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A nie śpiewasz? Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest dziś ze mną Marcin Najman. Cześć. Witam Was serdecznie. Dziś przyszliśmy z TV Reklama z takim pomysłem, żebyś opowiedział nam o swoich kontrowersyjnych zawodnikach, przeciwnikach, o osobach, które znalazły ci za skórę. Albo ja znalazłem za skórę im. Nie, słuchajcie, no było takich parę medialnych konfliktów. Chyba taki najgłośniejszy, tylko że też najstarszy, no to z Przemysławem Saletą. Natomiast no, kwestie, które nas poróżniły, były bardzo takimi osobistymi kwestiami, więc... Kobieta? Absolutnie pomidor, nie będę się na tych tutaj uzewnętrzniał, natomiast był to dosyć... Przyjaźń? Nie, no na temat szczegółów nie będę mówił. Natomiast chodzi o to, że ten konflikt bardzo burzliwie przebiegał. Zakończył się dwoma walkami. Jedna z nich na KSW 14, to ta słynna walka, kiedy podniesiono mnie z pełnego dosiadu, gdzie Przemysław Saleta zaliczył największe bicie w całej swojej karierze i to jest fakt niepodważalny. Wiele przepychanek takich w mediach, no, przez wiele czasu jedna z takich bardzo popularnych tabloidowych gazet no, nie szczędziła mi razów, w związku z tym, że jednym z takich bardzo znaczących dziennikarzy był tam jego przyjaciel, więc miałem też okazję na swojej skórze zobaczyć, jak to jest, gdy próbują ci dziennikarze zajść za skórę. I to nie z przyczyn obiektywnych, a z przyczyn takich, że jest to wszystko gdzieś struktura naczyń połączonych, tak? I miałem też okazję przez to dosyć szybko poznać, jak ten cały świat mediów funkcjonuje. Także to była dobra szkoła, jak mawiał Jerzy Kulej, mój wielki mistrz. Najlepszą szkołą jest szkoła życia. Także no to tyle, jeśli chodzi o niego. Był jeszcze konflikt. Ale co was poróżniło? Prywatnie? Znaliście się prywatnie i ten konflikt wyszedł też w ringu? Kumplowaliśmy się. Nie chcesz o wszystkim mówić. Nie, nie, chodzi o to, że wiesz, no był moment, kiedy on miał trochę trudniejszy moment w swoim życiu. Zabrałem go do swoich sponsorów, pomagałem mu. Później pojechałem z nim jako jego sparring partner do Stanów Zjednoczonych. Z tego wyjazdu bardzo wiele wyniosłem. On twierdzi, że nie chciałem trenować, że się obijałem. Natomiast prawda jest taka, że ja jechałem tam jako jego sparring partner, a nie przygotowywać się do swojej walki, więc na sparingi zawsze byłem gotowy, żeby mu pomagać. Natomiast ja wtedy bardzo dużo z tego wyjazdu wyciągnąłem, ale tak sam, że tak powiem, bo poznałem się z Donem Kingiem, poznałem wielu wpływowych ludzi z boksu zawodowego. No później to było tak, że jechaliśmy rano na jakiś mediatur, ja jechałem w jednej limuzynie z Kingiem, a Saleta jechał gdzieś w innej, więc no tak to... Tak, wow, no, światowe życie. Nie, chodzi o to, że jakby no czerpałem garściami z tego, tak? Zresztą to się później opłaciło, no bo Michael Buffer też nie przyjechałby na moje zaproszenie, gdybym tych kontaktów przecież nie miał, prawda? A to była przecież postać absolutnie... No, ikonowa, znaczy ikona boksu zawodowego, Michael Buffer, tak? To nie jest tak, że się zadzwoni do Michaela, powie przyjedź na galę, bo będzie fajnie, nie? No, to tyle w tym temacie. A czym zmotywowałeś go, że przyjechał? No myślę, że wiarygodnością. Wiarygodnością i tym, że się nie rozczaruje, jeżeli tutaj przyjedzie i zresztą do dzisiaj pozostajemy w dobrych, fajnych relacjach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i zawsze to przyjemnie wysłać i dostać życzenia na święta od Michaela Buffera. Bardzo. Wracając do konfliktu z Przemysławem Saletą, powiedz mi, no... Gdzie ta drzazga była? Co to za drzazga? Tak, może jeżeli nie chcesz opowiadać, chociaż ja bym bardzo chciała się dowiedzieć, o co chodziło? Monika, no faceci mogą się zawsze pokłócić tylko o dwie rzeczy. Albo o pieniądze, albo o kobietę. Macie dwie opcje do wyboru i nic więcej na ten temat nie powiem. No dobra, czyli pieniądze albo kobieta. Może być to i to, ale dobra, przejdźmy do następnego konfliktu, ja będę się domyślać, nie będę ciągnąć za język, może kiedyś skusisz się, opowiesz, albo... Nie wypada, no nie wypada, no nie wypada.
A chciałbyś spotkać się z Przemysławem i wyjaśnić sobie? W ringu sobie próbowaliście wyjaśnić, nie udało się. No nie udało się, ponieważ tak bardzo wszyscy zabiegali w KSW o zwycięstwo Salety. Nikt nie spodziewał się, że będę dla niego zagrożeniem. Okazało się, że walka była do jednej bramki, że został po prostu rozbity. No więc przybiegł z pomocą sędzia. Wierzę głęboko, że to była po prostu pomyłka. No, dzisiaj miałem w swoim programie podczas rozmowy prezesa Polskiego Związku MMA Sławomira Cypla, który powiedział mi, że takie pomyłki nie wchodzą w grę. To jest zbyt rażące, żeby nazwać to pomyłką. I on nazwał to dużo, dużo dosadniej. No cóż, Sławek Cypel, który zorganizował już wieledziesiąt gal amatorskich MMA, kiedy doszło do jednej sytuacji, gdzie młody zawodnik przyszedł do niego i powiedział mu, że oszukaliście mnie, że wygrałem walkę. On na początku to zbagatelizował, a później, gdy zobaczył odtworzenie tego pojedynku, stwierdził, faktycznie tak jest, i zaprosił go na kolejną galę i oficjalnie przy wszystkich przeprosił go. Ja już 10 lat czekam na zaproszenie od Martina Lewandowskiego, Maćka Kawulskiego, aby zaprosili mnie do oktagonu i przeprosili za ten numer, który mi wtedy wycięli. I tyle, no kto wie, może się doczekam. Dobra, przejdźmy do następnego konfliktu. Kto teraz? Burnejka. No, wielki, taki świecący, łysy łeb, prymitywny, wydający się niektórym śmieszny. Na początku może tak, bardzo mi gdzieś nie przypadł. Walka dla mnie o tyle smutna, że przegrałem ją na własne życzenie. Jestem sam i tylko ja jestem winny temu, że tą walkę przegrałem. Wstydzę się tej walki, to jest jedyna walka, której się wstydzę, bo nigdy w życiu nie powinienem z takim człowiekiem przegrać i uważam, że w jakiejkolwiek konfrontacji kolejnej nigdy w życiu już by mi się to z nim nie przytrafiło. Jestem tego wręcz pewien, natomiast na tamten moment popełniłem faktycznie bardzo źle, że mu tą walkę odpuściłem. Ileś rzeczy się na to składało, ale nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Żadnego. Z kimś takim ja po prostu nie powinienem przegrać walki. I tyle w temacie. Natomiast to, że jest to lekko przygłupi koks, to taka jest prawda. No i ja uważam, że on raczej nie najlepiej... Nie jest najlepszym ambasadorem tych sportów siłowych mimo wszystko. No, tak mi się wydaje. No, znam dużo bardziej lotnych, inteligentnych, bystrych, zabawnych ludzi ze sportów siłowych niż Robert Burnejka, chociażby Piotrek Bestia Piechowiak, który na początku oczywiście w tym oktagonie tam nie popisał się lotnością, ale później okazało się, że to jest naprawdę fajny chłopak. Do dzisiaj zresztą jesteśmy w fajnych koleżeńskich relacjach i oktagon czy klatka to jedno, poza klatką relacje to coś drugie, i to też nie jest tak, jak wszyscy myślą, że ja się z wszystkimi kłócę, bo akurat nie, akurat z Bestią mam bardzo fajne koleżeńskie relacje. No właśnie, z Burnejką to znajomość tylko z ringu, czy również prywatnie? Nie znam go i nie mam takiej potrzeby, żeby go znać. To powiedz mi, jak to jest bić się z osobą, której nie znasz prywatnie, jest konflikt w ringu. Jest łatwiej przenieść konflikt z życia do ringu, czy jednak wchodzisz do ringu i po prostu chcesz wygrać? To różnie bywa, no bo z jednej strony ta moja wielka złość i emocje zaważyły na tym, że tak zdominowałem Saletę do tego momentu, kiedy mnie nie sędzia w sposób nieprawidłowy podniósł z pełnego dosiadu. Natomiast no, są też takie walki, że człowiek jest trochę za bardzo spięty i ja też wiele błędów popełniłem, trochę jednak za często mi się wydaje, że wszystko wiem, wiesz, i na przykład jak powiemy o kolejnym konflikcie z Trypsonem, to z kolei ja go tak kompletnie zlekceważyłem, że stwierdziłem, w czym on może mi zagrozić, no co, że to MMA trenuję, jakie MMA, no ja pójdę, palnę go w łeb, będzie po walce. Jak się okazało, w ogóle nie podjął, pomimo tego, że zapowiadał, w ogóle nie podjął tej walki na pięści, wszedł mi od razu w nogi, bardzo fajnie, dynamicznie, super. Ja nie miałem okazji w tej walce nic zrobić i zresztą na bazie tego, raz, że też nauczyłem się wchodzić w nogi, bo okazało się, że to jest bardzo skuteczna metoda walki. Na dzisiaj, po roku, już ponad roku treningów u Damiana Herczyka, myślę, że ten element walki opanowałem bardzo dobrze i miałem okazję to już również zaprezentować na galach Fame MMA. Ale ta walka z Trypsonem, pomimo tego, że no, też smutna dla mnie, to przyniosła coś bardzo pozytywnego w moim życiu.
Otóż ja wtedy zrozumiałem, że albo się biorę naprawdę za MMA i jadę do porządnego klubu i trenuję MMA, albo więcej nie wychodzę do oktagonu na podstawie tego, że mi się wydaje, że wystarczy wyjść palnąć w łeb. Tak? Całkowicie przebranżowiłem się na MMA. Bardzo mi się to zaczęło podobać. Poza tym ta ilość kontuzji, które odniosłem poprzez 23 lata uprawiania sportu, spowodowała, że dzisiaj dla mnie MMA jest dużo wygodniejsze do trenowania. Te obciążenia jakby rozkładają się na całe ciało, a nie na same barki i tą obręcz barkową. Więc pomimo tego, że ta walka no, poszła mi właściwie, nie było właściwie walki, bo wszedł mi w nogi i tyle. No. A że ja tego MMA jeszcze wtedy w ogóle nie potrafiłem, no to nie miałem jak się tam bronić. No nie umiałem tego elementu. Natomiast dzisiaj, dzięki temu, jestem po ponad roku bardzo konsekwentnych, trudnych, ciężkich treningów pod okiem Damiana Herczyka. W tym czasie stoczyłem 3 walki, 2 wygrałem i to w takich typowo MMA okolicznościach, no bo raz obaliłem praca w parterze, no później knockout. Mówię o walce w Ergo Arenie w moim debiucie na Fame MMA. Ta ostatnia walka z Lwem, no to z kolei kilkakrotna próba jego wejścia w moje nogi, kilkukrotnie obroniona z mojej strony, a później już dojechanie go w parterze. Także te elementy MMA mi się naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo podobają. I tam ktoś mówi, bo mówiłeś, że z tym to napięć, że z wrzoskiem, że z tym... Ale dzisiaj, po tym roku się wszystko zmieniło. Ja dzisiaj najchętniej bym się bił tylko w MMA. Naprawdę, jest to dla mnie dużo, dużo wygodniejsze. Natomiast walka, mówimy o innym konflikcie, już nie będziemy się rozwodzić, bo ten konflikt dopiero będzie załatwiany 21 listopada na gali Fame MMA 7 z Don Cassio. 8, przepraszam, tak, Fame ma 8. Szybko te numerki przeskakują, nie nadążam. Tak. Natomiast dużo bardziej by mi odpowiadała na dzisiaj walka w MMA. Natomiast w związku z tym, że się nie zgodził pod żadnym pretekstem na walkę w MMA, myślę, że sobie też zdaję sprawę z tego, że przez ten ostatni rok bardzo się w tej płaszczyźnie rozwinąłem. Zresztą pokazują to te ostatnie walki. Jest dużo lżejszy i nie miałby zbyt wielu szans. Dlatego wybrał sobie boks, który zna. Ja boks znam bardziej od niego, no tylko ja jestem już bardziej przez ten boks doświadczony. Natomiast to nie zmienia faktu, że mam zamiar go znokautować i to w pierwszej rundzie. A co do konfliktów, to były jeszcze jakieś? No pewnie było sporo. Może wróćmy do Trypsona. Czy chciałbyś jeszcze raz z nim zawalczyć? Pewnie, że tak. Bardzo. Ale powiem ci, i tu cię zaskoczę, jak pewnie wszystkich, ta walka na pięści, tak kiedyś mówiłem, że w tym rewanżu, no wiesz, taki byłem zły, no, że się nie ponapierdalaliśmy, tak? A o to przecież mi chodziło. To tak dzisiaj, po tym ponad roku trenowania MMA, ja dzisiaj tak naprawdę to wolałbym się skonfrontować z nim jeszcze raz w MMA. I dzisiaj ta walka, jestem przekonany, zakończyłaby się zupełnie inaczej. Czy bym wygrał? Nie wiem. Natomiast na pewno walka by się skończyła inaczej. Natomiast po tej walce tam, no, dochodziło do jeszcze jakichś, no ta walka, no jak to walka, no co walka, no walka to jest tylko walka na sportowe, no mnie w życiu nikt nie dojedzie, nikt mnie nie stłamsi, nikt mnie nie przytłoczy, no i okazało się, że ta walka w niczym mu nie pomogła i dalej było tak jak było, no nic się nie zmieniło, natomiast o tyle się okazał inteligentniejszy, naprawdę, od tych wszystkich baranów, którzy ze mną mają te konflikty, że on postanowił wyciągnąć do mnie rękę. I myślę, że wygrał tym dużo, bo od tamtej pory honorowo już nic na jego temat, że tak powiem, nie mówię, nie wypowiadam się i dzisiaj również nic przykrego w jego kierunku nie powiem, no bo jeżeli podałem już mu rękę, no to nie mam zamiaru tego jakby kontynuować, tak? Także okazał się najmądrzejszy z tych wszystkich. Czyli dobry przykład dla sportowców. Tak, on tak, no pokazał, no tutaj pokazał z tej strony pewnego rodzaju, czy kulturę to może nie, moim zdaniem bardziej trochę spryt. Wiedział, że taka sprawa jakby zakończy ten temat, bo to, że my się dalej, czy my się lubimy, nie, no nie sądzę, żebyśmy się lubili. Natomiast sprawa jest zakończona, tak, że tego tematu już, ten temat już nie jest powielany. Natomiast do tego trzeba mieć trochę oleju w głowie i on go na tyle miał, no reszta baranów nie miała i tyle. No.
a powiedz mi, ciężko było ci się przestawić. Może co zadecydowało, że się przestawiłeś na MMA? No właśnie ta walka z tym Trypsonem, kiedy po prostu byłem ja byłem tak zniesmaczony, że ja kompletnie nie miałem okazji z nim powalczyć, przez to, że on mi w te nogi wszedł tak błyskawicznie. Ja byłem wściekły, natomiast ja zrozumiałem jedno, trzeba ego schować w kieszeń, trzeba jechać po prostu i od podstaw trenować MMA, to nic, że się trenowało tyle lat boks, trzeba po prostu się wziąć za robotę i robić to już nie mądrkować, tylko się wziąć od za robotę. No i tak zrobiłem. I to przynosi naprawdę wymierne efekty. Ja dzisiaj naprawdę polubiłem MMA i jest mi w tym sporcie przy Damianie Herczyku, moim trenerze, jest mi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mhm. A powiedz mi, kolejny konflikt, ostatnio bardzo głośny, z Kasiuszem. O co chodzi? Ja się pytam. Nie wiem. Musiałabyś jego zapytać. Po prostu ja kilkakrotnie gdzieś odsłuchiwałem jakieś podjazdy do mnie. Ja myślę, że jemu chodziło o to, że zaczepiając mnie, zwiększą sobie zasięgi. Ja ileś razy nie reagowałem kompletnie na to, natomiast przyszedł moment, że już nie dało się nie zareagować. On tylko na to czekał, więc to mu akurat wyszło. Natomiast koniec końców nie wyjdzie mu to całe przedsięwzięcie, bo zostanie znokautowany i pod tym względem mu nie wyjdzie. Zacząłeś treningi już? Tak. Zacząłem treningi od kilku dni. Jadę jutro wieczorem na obóz do Zakopanego. Mam zamiar wejść na kilka szczytów. Mam zamiar troszeczkę zredukować wagę. No i mam zamiar po prostu wyjść do oktagonu w optymalnej formie. Znaczy na tyle, na ile jestem jeszcze z siebie wycisnąć, bo w optymalnej formie już takiej fizycznej nigdy nie będę, bo ja mam, przypomnę, 41 lat, a to jest sport dla młodych ludzi. Oj, sport to sport. Każdy może ćwiczyć w każdym wieku i uprawiać ten sport i okazuje się, że można... Babcie w wieku 70 lat też mogą sobie chodzić z kijkami i też można, natomiast czy to oznacza, że mają wychodzić walczyć zawodowo? Ale zobaczymy Neymana z kijkami. Chyba baseballowymi. Najprędzej. To tak, dobrze. Kobietom zostawmy kijki, tak? To walking, jak to się tam nazywa? Najmniej z kijami, tylko baseballowymi. A to będziesz z baseballowymi. Chciałam zapytać, zostawmy może na chwileczkę konflikty. Chciałam zapytać troszeczkę o życie prywatne. Zdradzisz coś? Nie, ja się na temat życia prywatnego nie wypowiadam prawie w ogóle. Ale ostatnio pokazałeś się z córcią. A nie, moja córcia to jest najukochańsza osoba na świecie. To jest bardzo mądra dziewczynka, bardzo rezolutna i ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem tego, jak ona się rozwija. Coś pięknego. To coś najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało, to moja córka. Wiem, że bardzo ją kochasz i mam taki prezencik córci. Ja ci to pokażę. Zobacz. Co to jest? Słuchawki bezprzewodowe. Mam nadzieję, że się skończyły. Dla mojej córki? Tak. O rany, słuchaj. Genialna pięknie. Firma, z którą współpracuję właśnie. Jak się firma nazywa? Rodeberg. No proszę. Jest naprawdę, ma cudowne prezenty i dla dzieci, i maszynę do upiększania beauty. Ale numer, ale ja się na tym kompletnie nie znam. Córcia do beauty jeszcze chwilę potrzebuje, ale słuchawki na pewno się będzie szczęśliwa. Trafiony prezent w dziesiątkę. Słuchaj, ja się na tym nie znam, ale jestem przekonany, że jak jej to pokażę... A załóż. Poczekaj tylko, żeby świeciło się. Na pewno nie, chyba lepiej moja córka będzie w nich wyglądać. Natomiast Monika, powiedz mi, jak się to wyłącza, bo baterie wyczerpie. Wiesz co, się ładuje te słuchawki. Aha. Z kablem, także dobra. Nie ma problemu. A, ale się ucieszy. Jest super. Tak, tutaj na słuchawce masz całą obsługę, instrukcje możesz obejrzeć ze mną w roli, także... Obejrzymy razem z córką, jak się jej obsługuje. Chociaż jak nam życie, ona będzie od razu to wszystko będzie wiedziała, bo jeśli chodzi o elementy elektroniki, internetu, ja nawet do pięty nie dorastam, jeśli chodzi o to dzisiaj. To jest niesamowite, jak dzieci w wieku, ona ma jeszcze nie ma 8 lat, jaką ma wiedzę na temat internetu, tych urządzeń mobilnych. Coś niesamowitego. Dzieci błyskawice u nas dominują. A ja chciałam jeszcze się ciebie zapytać o twój występ, Jaka to melodia. Wygrałeś, gratulacje. Jak to jest możliwe? Sportowiec i taka wiedza muzyczna? Bo ja lubię wygrywać, Nieważne, nieważne w jakich dziedzinach, ja lubię wygrywać. Zresztą jakby tak policzyć wszystkie moje walki, to
od samego początku. No, zdecydowana większość to walki wygrane. Oczywiście bardzo często próbuje mi się wypominać te walki, które przegrałem, ale jakby nie chce się, bardzo rzadko się chce zauważyć, gdy się spojrzy na całość, że zdecydowana większość to walki wygrane. Ja lubię wygrywać i dlatego jaka to melodia. Ale zaskoczyłeś wszystkich. Też chciałem wygrać, po prostu. A myślę, że zaskoczyłem ich trochę tym, że nie wiedzieli pewnie, że ja jestem z wykształcenia muzykiem. Oczywiście to jeszcze nie daje... Opowiedz mi troszeczkę coś o tym. No ja jestem muzykiem instrumentalistą, mam dyplom z gry na kontrabasie, bardzo użyteczny instrument, mówiłem to zresztą w programie Jaka to Melodia. Mój profesor, gdy już wiedział, że się interesuje kickboxingiem, że już byłem 2 razy wicemistrzem Polski w kickboxingu w liceum, to mówił mi tak później, ty dobrze wybrałeś ten instrument, jak tam gdzieś jeździsz na te walki, jak będzie jakaś awantura, to z takim kontrabasem to ty zawsze poradzisz. A ja mówię, faktycznie, taki kontrabas, to jak dostać takim kontrabasem, to powiem ci, wolałbym bejsbolem. Smyczek? No smyczek to ja jestem czasami, także to nie. Bardzo mile wspominam czas szkoły średniej, później studiów, ale ta średnia szkoła była taka najfajniejsza. Liceum muzyczne w Częstochowie, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli, kolegów i koleżanki z klasy. Z wieloma mam kontakt do dzisiaj. Super przygoda, natomiast no, to samo jeszcze nie jest powodem, żeby wygrać program Jaka to Melodia z takimi tuzami muzyki, jakimi jest Mieczysław Szcześniak, genialny wokalista, genialny, i Reni Jusis, która również wielokrotnie wydawała świetne produkcje muzyczne. Myślę, że klucz do sukcesów był taki, że ja po prostu lubię słuchać muzykę. I rozłożyłeś ich na łopatki. Już jutro zakładam. No i tak sobie gadałem, a w końcu to zrobiłem. I nie żałuję tego, bo mam znakomitą platformę do komunikowania się z ludźmi. 5 miesięcy tego projektu, blisko 5 milionów wyświetleń. To jest naprawdę coś niesamowitego. Internet daje potworne możliwości. Oczywiście trzeba je umieć pozytywnie wykorzystywać. Świetna sprawa. Ale w telewizji też się zobaczymy. Gdzie? No w TVP Info jestem, że tak powiem, komentującym sprawy bieżące. Zawsze w poniedziałek między 7 a 8 program jedziemy Michała Rachonia. Wiem, że fala komentarzy się pojawiła, TVP, że się zaprzedałem. A prawda jest taka, że ja nigdy nie powiem niczego, czego by ode mnie wymagano, a z czym bym się nie zgadzał. Więc ja mam czyste sumienie, zawsze mówię to, co myślę i takiego zawsze mnie będziecie oglądać. Jeszcze walka ogromna z przeciwnościami losu. Wspierasz osoby potrzebujące. Dlaczego? Nie, no myślę, że to akurat jest naturalne, bo robię to bez przerwy od 2001 roku, czyli już 19 lat i to nie kosztuje mnie de facto żadnej jakiejś tam nadwyrażonej pracy. Po prostu trzeba czasem gdzieś pojechać, trzeba czasem gdzieś zadzwonić, trzeba czasem coś zorganizować. Taki mecz organizowałem, bokserzy, żużlowcy w piłkę nożną, ale wiele takich inicjatyw. Słuchajcie, no to daje dużą satysfakcję, jeżeli się udaje komuś pomóc i widzisz później to, że udało się pomóc, że to ta twoja inicjatywa spowodowała, że komuś żyje się lepiej, a żyło mu się źle. Albo może żyć w ogóle. Albo że może w ogóle żyć, bo i takie sytuacje się zdarzały, jak ostatnio mieliśmy nagłośnioną zbiórkę chłopczyka z Pszczyny, Maciusia Cieślika, to zresztą ta walka cały czas trwa, tam bardzo duży progres jest w tej zbiórce, natomiast ta walka trwa SMA, czyli to ta choroba SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni jest potworną chorobą, która jest chorobą śmiertelną i to w krótkim czasie zabija dzieci. No ja nie mogę się z tym pogodzić, ale nie mogę się też pogodzić z tym, że te koncerny farmaceutyczne dla mnie są jedną wielką mafią. Te kwoty,
które trzeba im zapłacić za te kuracje, które oni mają opatentowane, są tak niebotyczne, że powinien ktoś powinien coś z tym zrobić i jeżeli nikt z tym nic nie zrobi, no to ja się kurwa za to wezmę, bo ja już na to nie mogę patrzeć. No jak można wymagać od rodziców chłopca 9,5 miliona za terapię, która uratuje mu życie? No i oni wiedzą, że ta matka, ten ojciec zrobią wszystko, oddadzą życie za to dziecko, z nożem na gardle zrobią wszystko i każde pieniądze spróbują przynieść, w ostateczności nawet na bank napadną, a żeby swoje dziecko uratować i właśnie na tym bazują, na tym żerują. Ja się za to wezmę. A ty gdybyś miał właśnie wspierać osobę bliską i ratować, co byś był w stanie zrobić? Dla mojej córki jestem w stanie życie oddać. Tyle. Życzę ci wielu sukcesów zawodowych i prywatnych i żeby nigdy nie spotkała ci taka sytuacja, żebyś musiał ratować bliskie osoby. I dziękuję bardzo, że wspierasz zupełnie obce ci osoby, zupełnie obcych ci ludzi. Moi kochani, zachęcam również wszystkich do wspierania potrzebujących. 1% z kasy, którą dostajecie, wygrywacie z wypłaty, to naprawdę bardzo niewiele, a może wiele pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.